Śmiertelny wypadek na budowie w miejscowości Łazy Lubelskie. Śmiertelny wypadek na budowie w miejscowości Łazy. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, który w poniedziałek zginął od porażenia prądem na budowie w Łazach Lubelskie. Drugi pracownik budowy trafił do szpitala, trzeci jest poszukiwany. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, aspirant sztabowy Marcin Józwik, przekazał PAP, że w poniedziałek po godzinach 12 funkcjonariusze zostali powiadomieni o wypadku na placu budowy w Łazach. Na miejscu okazało się, że dwóch mężczyzn zostało porażonych prądem. Jeden zmarł na miejscu. Drugi w poważnym stanie został przewieziony do szpitala, poinformował policjant. Józwik powiedział, że trzeci z mężczyzn pracujących na budowie oddalił się z budowy przed przybyciem policji, obecnie jest poszukiwany, a na miejscu zdarzenia pracuje prokurator. Według wstępnych ustaleń, podczas wylewania betonu prawdopodobnie jedno z urządzeń uszkodziło linię energetyczną. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie brygadier Paweł Wysokiński poinformował PAP, że na miejscu wypadku oraz podczas poszukiwań interweniowało 10 zastępów PSP i OSP, w sumie 51 ratowników.